Napisał do mnie trener. No nie ukrywam, że byłam w ciężkim szoku, bo no nie spodziewałam się takiej propozycji. No i musiałam sobie to przemyśleć pod takim względem, czy podołam, czy jestem na to gotowa. No ale policom się nie odmawia chemikowi, więc decyzja była prosta i cieszę się, że następny sezon spędzę z wami. Ambitnie, bo jestem dosyć ambitną osobą, pracowitą i po prostu wiem, że to jest wielka szansa, którą muszę wykorzystać, bo takich szans nie dostaje się codziennie, co rok, tylko właśnie trzeba... Zresztą kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, więc wyjście było tylko jedno. Lubię grać szybko, podobało mi się bardzo, jak graliście w tym sezonie, no w tamtym sezonie. Nawet rozmawiałam z Mareną na pierwszym turnieju, jak byliście u nas w Łodzi, że zazdroszczę, że po prostu to jest moje marzenie tak grać. No i będę miała okazję tego spróbować. Mam nadzieję, że szybko się wkomponuję w ten styl gry i tyle. No to Marlenkę, zacznę od Marlenki, bo grałyśmy 2 sezony razem w Bydgoszczy. Bardzo, bardzo dobry kontakt zawsze miałam z Marlenką, bardzo ją lubię, super osoba. Tak samo Malina, spotykałyśmy się na kadrach, zresztą to jest narzeczona Janka, a Pola jest siostrą Janka, więc zawsze tam gdzieś po drodze nam było. No z turnieju znam też Martynę Łukasik. O Jezu, że mu kimś nie zapomniała. Tak. Więc właśnie mam nadzieję, że szybko się aklimatyzacja przejdzie i stworzymy super zespół. Ojej, no to tak, no tak jak mówisz, ciężko się mówi o sobie. Przede wszystkim myślę, że jestem osobą, która się nie poddaje i po prostu dla mnie nie ma meczów przegranych. A co do siatkówki, no to uwielbiam bronić, uważam, że robię to całkiem nieźle. No nie jest mi to, jest to trudne pytanie, bo ciężko się samej sobie oceniać, więc myślę, że to pytanie do kogoś innego. No to przede wszystkim wystawa, no. Trzeba się cały czas doskonalić, żeby być najlepszym, ciężka praca, technika odbić. No i myślę, że zagrywka, bo tutaj też czuję, że mam bardzo duże rezerwy.